Kapitol na ucho. Podcast Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Aktorki i aktorzy. Jestem w tym kapitolu. Oto niniejszym udaje mi się zrealizować wielkie marzenie i nie mam nic na mapie marzeń. Dosłownie. No i jeszcze trochę jestem w tej bańce, w tym marzeniu w ogóle. Serio. Krzysztof Suszek. Jako aktor Teatru Muzycznego w Poznaniu przyjechał na casting do Blaszanego Bębenka i oczarował wszystkich. Nie dość, że dostał rolę w tym musicalu, to chwilę później zaproponowałem mu etat w Kapitolu. Aktor od karkołomnych zadań scenicznych. Jego specjalnością są dziwne indywidua, ekstremalne, niełatwe osobowości. To jednak tylko teatralne maski, które skrywają wspaniałego, wrażliwego człowieka. Krzysztof Suszek. Dzień dobry. Dostałeś się do Kapitolu przez Gdynię? Przez Gdynię i Poznań. Najbardziej w sumie. Przed Gdynią był Białystok. Blaszany Bębenek. To znaczy casting do spektaklu. Naprawdę można dostać się do teatru tylko z castingu. Znaczy tylko i aż z castingu. W sensie bardzo wiele osób pytało mnie po wielokroć, naprawdę, starając mi się uzmysłowić, jak wiele CV leży na biurku dyrektora Kapitolu. Aczkolwiek no ja faktycznie zdawałem sobie z tego sprawę. Miałem nadzieję zrobić tutaj spektakl jeden, a okazało się, że wraz z tym spektaklem dostałem propozycję etatu i faktycznie przeszedłem tu z Teatru Muzycznego w Poznaniu tutaj. Dlaczego chciałeś zostać aktorem? Aj, to zaczynając od początku, jesteśmy na końcu. W sensie punktem zwrotnym, który pamiętam naprawdę, była transmisja przeglądu piosenki aktorskiej Stąd. Pamiętam, że to był konkurs. Wygrał pan Marcin Przybylski. Śpiewał Oczy tej małej. No i mam to do dzisiaj w sobie. Więc od tamtej pory, jak tylko się dało, śledziłem doniesienia z PPA. Potem był Bartek Porczyk i jego wymiecenie. Trudno to nazwać inaczej. I potem faktycznie miałem gdzieś w sobie coś takiego, że... Ja też bym tak chciał. Choćby nie wiem co, to już interesowałem się teatrem, ale że to jest poważne i że faktycznie da się to łączyć w ten niezwykły sposób z muzyką. Taką sobie narrację utkałem, że o to najlepiej byłoby dostać się na takie studia, które by zmieściły wszystkie moje zainteresowania w jednym budynku, bo już na etapie licealnym faktycznie byłem więcej w różnych innych budynkach niż budynek szkolny, powiedzmy. Mm-hmm. To była spora ganianka. A na jakie chodziłeś zajęcia? Zajęcia taneczne, szkoła muzyczna, zajęcia jakieś teatralne i harcerstwo. Harcerstwo zajmowało naprawdę ważną pozycję w moim życiu. Aż do matury, aż do końca jakby mojego pobytu w Lublinie, bo jestem z Lublina. Chodziłeś do teatru w Lublinie? Oglądać spektakle? Tak. Teatr imienia Juliusza Osterwy. Żołnierz Królowej Madagaskaru. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam jedno pierwsze wejście, gdzieś w połowie chyba spektaklu wchodził pan Jacek Król chyba. Googlamy? Jasne, googlajmy. Pamiętam, że wszedł z tak cudowną chrypą i tak... Nie wiem, no. Pamiętam po prostu wejście jako błysk. Że można wejść i zmienić energetykę sceny. Tadeusz Bradecki reżyserował ten spektakl. Premiera była w roku 2006. Uh-huh. Jacek Król. Tak. Ja nawet przez jakiś czas przygotowywałem się do szkoły z panem Andrzejem Golejewskim z Teatru imienia Juliusza Osterwy. To były bardzo ciekawe spotkania. Ale chcesz mi powiedzieć, że to chodzenie do teatru i właśnie te transmisje z PPA, które tak na ciebie wpłynęły, zdecydowały o tym, że chcesz iść do szkoły teatralnej? Tak, w znacznej mierze. No, plus te zajęcia teatralne, gdzie trochę miałem taką łatkę tego takiego, co się śmiesznie rusza. I... A czemu? Skąd ona się pojawiła? Pojęcia nie mam, przecież w ogóle się śmiesznie nie ruszam.
Natomiast nie wiązano ze mną nadziei też, nawet w tym MTK-u, do którego chodziłem. Byłem osobą śpiewającą już wtedy, to znaczy potrafiłem powtórzyć melodię, raczej słyszącą niż śpiewającą, powiedzmy. No i coś tam faktycznie takiego ruchowego miałem w sobie, że przez chwilę myślałem, że też jak w ogóle zacząłem rosnąć, bałem się, że to gubię, bo też się trochę koordynacji traci, ale coś tam widocznie zostało. I pamiętam nawet zadziwienie szefa, bo tak się nazywa nasz instruktor z Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją przy Grodzkiej w Lublinie, pan Mieczysław Wojtas. Troszkę był nawet zdziwiony przez chwilę, no bo to faktycznie ja za pierwszym razem się dostałem. I no jasne, teraz już możemy mówić, że oczywiście, że przecież było wiadomo i w ogóle, ale to nie było takie oczywiste, że faktycznie mi się uda. Że to akurat ty, tak? Za pierwszym razem, tak. Ale też pamiętam, że sporą rolę odgrywała fizyczność na egzaminach w Białymstoku, bo pierwszą moją szkołą był Wydział wtedy Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Akademii Teatralnej w Warszawie. Więc tam faktycznie ten egzamin ruchowy był fest. No. To jest w ogóle magia, że tutaj są ludzie po Białymstoku i że jest nas trójka. To jest piękne. Jest taki moment, to znaczy z mojej perspektywy, ale faktycznie też rozmawialiśmy o tym z koleżeństwem, że dla większości z nas tak mocnym celem było dostanie się do szkoły, że trochę nie wiedzieliśmy, co zrobić, jak już się tam dostaniemy. Więc sporo zajęło takie rozeznanie, co robić, plus to jeszcze lalki, a ja z teatrem lalkowym tak naprawdę nie miałem nic wspólnego. Dużo mi pomagał fakt, że te nasze zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury to taki był trochę teatr jednak formy, to był trochę teatr poetycki, teatr słowa, ale w takim trochę innym ujęciu, sporo było piosenek na przykład. To mi trochę pomagało, no ale jednak wgryzienie się w materię, że teraz dotykam kubka, czyli ten kubek ożywa i teraz on będzie tak naprawdę aktorem, no to nam też trochę zajęło. Więc to jeszcze inny kawałek teatru. Byliśmy wkręceni na amen, animowaliśmy wszystkim dookoła. Tak. Nawet jak chodziliśmy do knajpy po szkole, to wszystko tam chodziło. Ale co potem? Nie wiem, czy nie odbiegłem od pytania zanadto. No, pytam o te wyobrażenia, z jakimi szedłeś do szkoły i jakby w jakiś sposób one się tam jakoś potem, nie wiem, rozwinęły lub zaktualizowały, bo mówisz, że tym celem było dostanie się do szkoły, nie myślimy, co potem. Trochę tak. No a kiedy zacząłeś ty myśleć, co potem? Dostałem się na Erasmusa i to był chyba pierwszy rocznik aktorów, którzy dostali się na Erasmusa. Złożyliśmy papiery na uczelnię w Kordobie w Hiszpanii. Trochę jednak myśląc o tym, że ten Erasmus będzie pół studiowaniem, a pół wakacjami. Natomiast przesunięto nas do szkoły w Rydze. Na miejscu okazało się, że oni nas przyjęli, bo byli przekonani, że my studiujemy reżyserię. Więc tam było naprawdę bardzo przygodowo. To był mój czwarty rok i tam musiałem zrobić jeden dyplom. I tam zacząłem kombinować. Tam już myślałem, że w ogóle zupełnie się nie odnajduję w teatrze chyba. Chyba w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Tam był cudowny system mistrzowski. Oni trochę mówili nam o tym, że to są bliżej Rosji, czyli jeden opiekun roku jest głównym wykładowcą, naucza aktorstwa i to jest na wyłączność przez tam 4 czy 5 lat. Ich opiekunem roku, rocznika, na który trafiłem, był profesor Michał Gruszdows i był jednocześnie dyrektorem teatru Dailes Teatris w Rydze. O tym teatrze jest teraz trochę głośno w Polsce, bo właśnie zrobili Rotko, wspólną premierę z Teatrem Kochanowskiego w Opolu. I profesor Gruszdow powiedział, że nie wyobraża sobie, że oni tutaj mają 3 razy w tygodniu, po 2 godziny, czy coś tam takiego, że po prostu kończą codziennie zajęcia i przychodzą do niego do teatru. I te zajęcia z aktorstwa to były czasami od 15 do nocy. I to były zajęcia 5 razy w tygodniu albo częściej. Więc oni, ja byłem na czwartym roku, oni byli na trzecim roku i ich poziom był już jakiś w ogóle kosmiczny. A jednocześnie jeszcze tam niektóre osoby borykały się z elementami piosenkowymi, czy z elementami muzycznymi. Więc mieli taki pokaz musicalowy. W to z mojej perspektywy jakoś tak gładko wszedłem w ciągu, nie wiem, 2-3 miesięcy. Trochę tam dogoniłem i to było super. I to było jakieś takie lekkie. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam na samym początku przecież tego wszystkiego chodziło mi o to, że idzie się korytarzem i te wszystkie sale grają. I ktoś gdzieś śpiewa, ktoś gdzieś gra i są te wszystkie instrumenty. I nagle stwierdziłem, że w ogóle chyba tego mi potrzeba.
więc postanowiłem, że będę zdawał na Wydział Wokalno-Aktorski w Krakowie. I teraz uwaga, po 4 latach szkoły miałem gorszy wynik niż tuż po maturze. Ale spotkałem tam wspaniałych ludzi z Gdyni, do której... Na tym egzaminie, tak? Tak, na tym egzaminie w Krakowie. Do Krakowa. Tak. Mhm. Właśnie w zasadzie chcieli z tej Gdyni uciekać, ale mówili, że tam jest super, tylko po prostu lepszy papier, może po prostu jednak PWST w Krakowie. No tak, bo studium wokalne tak. To nie są wyższe studia, tak? O to chodziło. Mhm. Więc po tych perypetiach z różnymi właśnie wyjazdami miałem jakąś taką gotowość w sobie, że trzeba brać się z życiem za bary. I siedząc w pociągu z Krakowa do Lublina, zadzwoniłem do mamy i poprosiłem ją, żeby mi sprawdziła, kiedy są te egzaminy w Gdyni. Więc okazało się, że właśnie trwają. A pociąg, w którym siedzę, jechał przez Warszawę do Gdyni. Tylko ja się miałem przesiąść. Więc ja w tym momencie nadszedł konduktor i ja powiedziałem, poproszę do Gdyni. I dostałem się do Gdyni. I tak jak wiele osób stukało się w czoło, że tutaj miałem szkołę wyższą, ja jeszcze jej nie skończywszy, już zdaję do kolejnej, która nie jest szkołą wyższą. Tak, ja chodziłem po korytarzach, gdzie wszystko grało, wszystkie sale śpiewały i było mi tam magicznie. I było mi to bardzo, bardzo potrzebne. I nagle kończąc Gdynię, okazało się, że to jest to, że też właśnie w Gdyni mogłem wiele razy podglądać, jak pracuje się w teatrze. Miałem okazję ileś razy wyjść na scenę. No i złapałem bakcyla i nagle zaraziłem się po prostu teatrem. I w sumie tak to się poskładało, że miałem drugi etap castingu w Poznaniu do Zakonnicy w Przebraniu. No to było dzień po obronie dyplomu, jak dostałem dyplom w Gdyni. Więc żałowałem, że nie mogę jakoś tak bardzo przyświętować, ale o 6 rano był pociąg i parę godzin później dostałem propozycję etatu. Trzeba było to wziąć po prostu. Idziemy gdzieś, zostawiamy rzeczy. Znaczy jak chcesz, no tak, możesz zostawić, możesz zabrać. Słyszałem, że była siłownia, więc trochę nie wiem, co było? Ale to nie ma znaczenia, co było, bo to chodzi o to, co ty mi chcesz pokazać, a nie o to, gdzie ja już byłam. Ojej, o tu jest podwórko. Ale ja nawet nie byłem nigdy tu, gdzie jesteśmy, więc to dla mnie jest ewenement. Pierwszy raz siedziałem na bankiecie po premierze Priscilli pod drugą zieloną ścianą Kapitolu. Pierwszy raz. Bardzo przyjemne miejsce. Też tam byłam pierwszy raz na bankiecie po Priscilli. A gdzie jest pierwsza zielona ściana Kapitolu? W bufecie, zielonym bufecie. Możemy tam pójść. Ale czy to jest twoje ulubione miejsce? Jakoś mam problem właśnie z tymi wszystkimi rzeczami ulubionymi. Chyba właśnie nie mam takich miejsc. Albo nie mam takich zapatrywań, że coś jest ulubione. Właśnie. No to jest, jesteśmy na trzecim piętrze, więc moje piętro jest drugie. Chociaż na czwartym są wszystkie tarasy. Lubię tarasy. Możemy tak przejść od czwartego na drugie. Czy to za dużo? Nie, w żadnym wypadku. To pamiętasz, który to był rok, jak dostałeś ten etat w Poznaniu? 2016. Od razu wystartowały próby. No i też czułem, że tak mam mocno coś do udowodnienia, więc po prostu szaleńczo się w to rzuciłem. Natomiast tam była taka specyficzna sytuacja. Tak jak z tamtej perspektywy poznańskiej mówiono o Kapitolu wtedy na przykład, bo przez te wszystkie lata ja tutaj zerkałem w ogóle bardzo dzielnie, więc mówiło się, że tutaj odbyła się taka rewolucja, w sumie z operetki wrocławskiej, Teatr Muzyczny Kapitol. Więc w Poznaniu takim hasłem była ewolucja. Jeszcze zdarzyło mi się wejść w Księżniczkę Czardasza, pośpiewać trochę bez mikroportu i poznać starszych kolegów, koleżanki, którzy zmiatali siłą wokalu absolutnie, absolutnie. Więc jednak zderzenie, ale też takie piękne, szlachetne podejście bardziej od strony muzycznej do tego wszystkiego. I taki wielki rozwój pewno wokalny właśnie, wielu korepetytorów, a też poznałem swoje jakieś takie granice wyporności, bo tam wszedłem w masę zastępstw. Jak starałem się policzyć kiedyś, to się poddałem, bo to jest po prostu jakieś, szło to naprawdę... Jakbym miał policzyć wszystkie te jakieś bajki, nie bajki. Nawet udało mi się wejść w bajkę baletową, klasyczną Królewnę Śnieżkę i 7 krasnoludków. Ja tam wychodziłem i chyba jestem zmuszony powiedzieć, że tańczyłem partię misia, więc 2 sezony naprawdę bardzo wielu zastępstw. Byłem artystą chóru, ale jednocześnie mogłem brać udział w castingach i... Wybijać się na solistę. I wybijać się, powiedzmy, na jakieś role poszczególne. Na solistę mi się wybić nie udało, natomiast zdążyłem tam zrobić i Martiego w Madagaskarze i w Footloose'ie. Takiego problematycznego chłopaka. Więc absolutnie cudownie, no.
No to jak się w końcu znalazłeś w Kapitolu i dlaczego chciałeś z tego Poznania przyjechać do Wrocławia? W Poznaniu właśnie spotkałem Ewelinę Adamską-Porczyk, której bardzo wiele zawdzięczam. Zrobiliśmy razem właśnie zakonnicę w przebraniu. Jeszcze doszło Chicago, które w międzyczasie, będąc w Poznaniu, udało mi się zrobić w Krakowie. Potem nastał Footloose, więc w sumie zrobiliśmy 3 tytuły. I kiedy dowiedziałem się, że będzie tutaj Blaszany Bębenek, no to byłem zdeterminowany, żeby przyjechać. Co ciekawe, na pierwszy termin nie udało mi się przyjechać, bo zdrowie mi nie pozwoliło. Po prostu mnie wysadziło z siodła właśnie. Więc potem, kiedy okazało się, że jest jakiś taki drugi termin, drugi etap, ale część osób przyjeżdża jeszcze zaliczyć taniec i to, co było na pierwszym etapie, no to już wtedy byłem gotowy, byłem zdrowy i tak się udało. No i to przecież jeszcze Kapitol. Ja tutaj chyba się aż cofnę, bo jeszcze będąc w Białymstoku jeździłem na castingi do Kapitolu. Ja nie wiem, czy dyrektor Imiela o tym wie, czy o tym pamięta, ale ja tutaj przyjechałem na casting dościgając zło, będąc studentem w Białymstoku. I pamiętam, że byłem tak przyjęty. Przejechałem cały kraj pociągiem. I pamiętam tylko zarys Konrada Imieli, który poprosił mnie o otwarcie oczu i w tym momencie zorientowałem się, że tak się wczuwam w to From Russia With Love, że aż zamknąłem oczy i już po prostu zapomniałem o Bożym świecie. Więc zaśpiewałem jeszcze raz kawałek z otwartymi oczami tym razem. I Konrad Imiela powiedział: Panie Krzysztofie, dziękujemy, że przyjechał pan do nas z tak daleka. I to był mój pierwszy casting w Kapitolu tak naprawdę. No Kapitol był always on my mind. Tutaj są nasze poprzednie zdjęcia. Nasze poprzednie zdjęcia. Poprzednia sesja fotograficzna pracowników Kapitolu. Ona wisi na 4. piętrze. Wokół sali prób aktorskich. Duże zdjęcia portretowe. To jest pierwszy taras. I co robisz na tym tarasie i kiedy na niego wychodzisz? Nie wychodzę może na niego tak regularnie jak większość kolegów, ponieważ nie palę wyrobów tytoniowych. Aczkolwiek najbardziej na tarasach lubię zachód. Zachód? Zachód. To znaczy w ogóle lubię wychodzić na te tarasy i oddychać w trakcie, bo jak jesteśmy w teatrze po 8 godzin dziennie, to warto wyjść czasem i zobaczyć kawałek świata w ogóle. Więc tutaj mamy słońce, słyszymy miasto i zachód najczęściej jest tutaj. Mówisz o zachodzie słońca. Tak. Nie, że go west, tylko zachód słońca gdzieś tam, za budynkami. To jest Urząd Miasta, dobrze kojarzę? Ja nie jestem z Wrocławia. Ja też nie. Ale gdzieś tu jest zachód i to jest jeszcze taki większy taras, a teraz możemy pójść na mniejszy. To też może stąd, z tego większego tarasu, też podglądamy, jak bawią się ludzie pod nasypem. Ale wy się tam też czasem bawicie, nie? Pod tym nasypem. Absolutnie. Skoro ten Kapitol był takim marzeniem i sam mówisz też, że gdzieś to wszystko zaczęło się od PPA, to masz też epizod związany z udziałem w konkursie na przeglądzie piosenki aktorskiej? Mam. Ja faktycznie robiłem wiele, jeśli nie wszystko, żeby się tutaj znaleźć. I pamiętam, że rozmawialiśmy o tym całkiem wprost, bez ogródek, z Eweliną właśnie, Adamską-Porczyk. I ona powiedziała: kurczę, no a przecież PPA. Żeby dostać się do Kapitolu, no to chyba PPA. Więc ja siedziałem jeszcze nocami w teatrze i coś w garderobie knułem. Aczkolwiek moje knucia były naprawdę tak przeambitne, jak dzisiaj na to patrzę. I odpadłem na pierwszym etapie po prostu. Także tak, ale to było bardzo potrzebne doświadczenie i też mi to dało dużo takiego napędu twórczego, bo już czułem, że się trochę wypalam, w sensie właśnie robienia samych zastępstw. Gdzieś czułem, że to nawet nie jest regres, ale nawet nie ma kiedy zrobić progresu, no bo kiedy? A jednocześnie jeszcze grałem w Kumernis w Gdyni, w reżyserii Agaty Dudy-Gracz i Agata powiedziała wprost: rób monodram, po nocach rób, daj to sobie sam, to co chcesz
Nie zrobiłem monodramu, ale nocami ułożyłem te trzy numery, jakoś tam pracowałem nad nimi. Ja nawet tego nikomu nie pokazałem. To w ogóle było tak na wariackich papierach, że liczyłem na jakiś zaprawdę złoty strzał, że po prostu wykonam to raz przed kimś pierwszy raz i to już będzie ten jeden raz, że w ogóle, że się mną tutaj zachłysnął. To było wszystko, co mogłem zrobić ale po godzinie. Ale to wielka wiara. Wielka wiara, naprawdę. Ale to super. Tak, no i czasem warto się tak rozbić o ścianę, czasem warto wyciągnąć jakieś wnioski i tak. No. Od 2018 roku jesteś w Kapitolu. No i zagrałeś we wszystkich chyba tych dużych, ważnych inscenizacjach, które od tego 2018 roku się tutaj odbyły. Nie zagrałem w Lazarusie, nie gram w Lazarusie, co też było jakimś takim ciekawym przytyczkiem na pewno dla ego, bo mam ten swój taki kajecik, gdzie są nazwiska. To idzie równolegle mapa marzeń i kajecik. I są a tam... czym się różni mapa marzeń od kajecika? Mapa marzeń to są obrazki raczej. Chociaż już dawno nie pracowałem z mapą marzeń, przyznaję. Może właśnie trzeba zacząć. Trzeba wrócić. A kajecik to są takie nazwiska, z którymi chciałbym się zetknąć. I jest tam nazwisko Jana Klaty. Który wyreżyserował Lazarusa. Dokładnie. Więc przyznaję, że też poczułem, że to jest jakiś calling, że to jest wyzwanie i że super. I nagle przytyczek i nie ma mnie w tej obsadzie i żyje się dalej. Ale tak, nie ma mnie w Lazarusie, ale tak to jestem, uważam, że jestem zajęty tutaj na bieżąco. I co, Lazarus jest grany symultanicznie z cesarzem teraz, więc tak naprawdę to nie ma pustych przebiegów zbyt wielu. I jesteśmy na świeżo po premierze Pryszczilli, Królowej Pustyni. W reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Tak jest, z choreografiami Barbary Olech. Więc jeszcze nadal, jak tylko wyciszam myśli bieżące, to gram muzykę we mnie z tego spektaklu, bo przy tak intensywnej pracy nic innego mi nie grało w głowie, więc trudno mi i teraz byłoby tak a vista coś innego w ogóle nawet zanucić. Ale zaraz gramy cesarza i też ten cesarz jeszcze długo, myślę, będzie miał specjalne miejsce we mnie. Dlaczego? Bo ciężka praca, bo inna praca trochę. Bo pierwszy raz na małej scenie, trochę była okazja poszukać, trochę był czas na taką eksplorację. Jednak to jest inne granie. Mam też takie poczucie, wiadomo, że to jest to samo granie, ale jak się ma widza tak blisko, to inaczej, to jakoś wyjątkowo. To była taka praca, że trochę tak się wiłem, trochę uciekałem z początku przed tą postacią. Gram tam Wieczne Umieranie i przyznaję, że jak dowiedziałem się, że taka jest propozycja, kombinowałem, przygotowałem całą armię argumentów i zestaw dróg pobocznych, dzięki którym mógłbym trochę się wywinąć od tego wiecznego umierania w takim dosłownym sensie. I na pierwszym spotkaniu okazało się, że nie, że ja wypowiedziałem te wszystkie jakieś swoje tropy, natomiast Cezi Studniak odparł, że nie, po prostu umierasz, stary, po prostu taka jest wizja, że cały czas umierasz. Ale też ciekawe zmierzenie się z tekstem. Przecież to jakby jest tekst, kurczę, no. Nie chcę powiedzieć, że jest ateatralny, no bo jednak okazało się, że jest. Ale to wymagało głowy Cezi'ego Studniaka, żeby to w obrazy ubrać i podzielić, w postaci wymyśleć i tak dalej, bo to wielka, wielka robota nad scenariuszem, którego też wycięliśmy kilometry. Mała sala baletowa, w której jest Studium Kapitol. I stamtąd dźwięki teraz dochodzą. Tak. I właśnie to jest to. Właśnie to jest to. Idziemy korytarzem. Coś tam sobie gra. Tutaj są zdjęcia z kolei wszystkich, czy może nie wszystkich, ale większości gal i finałów PPA. Podziwiamy na bieżąco. O, i stąd najładniej widać podwórko spod dużej sali baletowej. I tu jest mniejszy taras, na którym mamy kawałek zieleni. Więc wychodzimy na przykład z sali baletowej albo z sali prób chóru i tak tutaj zalegamy. Ale nie ma tu żadnych leżaczków. No nie ma, ale tu jest wszystko nagrzane, można siadać. I to jest to, tak naprawdę oglądamy skrzyżowanie Piłsudskiego ze Świdnicką. Ale tak, ja jakby rozumiem to, że można tutaj stać i na to patrzeć. Niezależnie od tego, czy ma się tam papierosa
w dłoni, czy nie. Faktycznie. Tu się też świetnie je drugie śniadanie. Naprawdę. To. To co teraz na drugie? Na drugie. To też jest taki spektakl, no, którego przyznaję, że z uwagą słucham wszelkich opinii, bo przecież nie widziałem go. Jestem bardzo ciekaw. Teraz tak samo Priscilli. Słucham wszystkich możliwych, czytam recenzje. Jestem ciekaw w ogóle, jak to ludzie odbierają. No dosłownie ani jednej sceny nie widziałem. Z kulis tylko tyle, co uda się w trakcie przebiórki albo tuż po przebiórce. Wskakujecie co chwilę na tę scenę w Priscilli, za każdym razem w jakimś innym kostiumie. Za każdym razem też musisz być odrobinę kimś innym, no bo jesteś też w innym kostiumie. Właściwie jak się to robi? Ojej, jak najszybciej. Ni mniej, ni więcej. To czasami jest tylko tyle i aż tyle. No dobra, a gdzie w tym jest frajda? Skoro zagranie takiego spektaklu, no to jest nieustanne wkładanie i ściąganie z siebie kostiumów. To jest w tym frajda? Tak, jest. Gdzieś pod koniec jest na nią czas. Jest olbrzymia dawka satysfakcji, że o to udało się pożenić to jakoś wszystko. No te przebiórki, rany boskie, mam ochotę powiedzieć, że to jest trochę work in progress, bo przyznaję bez bicia, że zdarza mi się gdzieś nie wybiec po prostu o czasie, bo jeszcze nie jestem aż tak wprawiony w bojach. W rytmie, tak? Tak, no i absolutnie zakłóca to rytm spektaklu. Potrafi dosłownie, świeże doświadczenie, jedna rękawiczka gdzieś zaginiona, zagubiona, potrafi... Znaczy to jest takie zagrożenie, że co teraz się spóźnię i już na przykład taka energia pośpiechu już się wkrada w rytm spektaklu, taki mój, osobisty i za chwilę będę jeszcze inną postacią i już teraz wszystko gra w kwestii przebiórki, ale trochę jestem już obok skupienia, już trochę na przykład, mam takie doświadczenia tak, że, też że, dosłownie, że gdzieś coś na przykład gonię na scenie, bo już jestem tak zasapany wewnętrznie, fizycznie wszystko się zgadza, ale gdzieś coś potrafi być obok, coś się może omsknąć. To jest odrębny mięsień, mam wrażenie. To jest odrębna umiejętność. Też do wyćwiczenia, też do opanowania. Że teraz niezależnie od tego wszystkiego, choćbym wpadł z kulis potykając się i w ogóle o własne nogi i jakieś niedociągnięte skarpetki, że teraz oto już jestem na scenie. I proszę. To nie może być spektakl o przebiórkach po prostu, no. Co tu dużo mówić, no. Ale tak, jest gonitwa. Tych kostiumów jest... Jeszcze w ogóle niektóre doszły w trakcie prób, w trakcie wymyślania jakby spektaklu. Jeszcze kilka postaci jakichś takich, a to taki, taka nie to postać Sherlocka, ni jakiegoś takiego detektywa, doklejona po prostu z czapki, z kapelusza. Tak, to prawda, jest totalnie abstrakcyjna. Cesarego Tomaszewskiego, albo jacyś pielęgniarze nagle, albo coś, albo ktoś. No i to są jeszcze kolejne przebiórki po prostu, więc i logistyka. Myślę, że wszyscy tu w Priscilli opanowujemy sobie taką własną dyscyplinę i logistykę, gdzie co po czym, czy da się coś na coś założyć, żeby mieć jedną przebiórkę mniej, czy da się coś zdjąć w trakcie. To jest arcyciekawe. I dzieją się niejednokrotnie dantejskie sceny gdzieś w kulisie, gdzieś na korytarzu, jak coś... Ktoś komuś przykryje albo coś, no oczywiście, no. Myślę, że Priscille fajnie byłoby obejrzeć od tamtej strony. No dobrze, któryś ze spektakli granych teraz w Kapitolu lubisz jakoś szczególnie? Cieszysz się na to, że będziesz to za chwilę grał? Ojej, mam tak mniej więcej dosłownie ze wszystkim porówno, tylko zmieniają się jakby źródła tej radości, bo to czasem jest cesarz, więc... Już spodziewam się, czy oczekuję wycisku, wysiłku, ale wiem, z czym się to wiąże i też taka specyficzna jakaś więź się tam między nami zawiązała w ramach tej obsady. A może to być Mistrz i Małgorzata, gdzie czułem jakiś taki w ogóle zaszczyt. Kurde, może nie wiem, może się jakoś za nisko cenię czy stawiam, ale nagle jak robiłem zastępstwo za Cezarego Studniaka i grałem scenę z Tomaszem Wysockim, to potem nie dowierzałem w garderobie. Bo to dla mnie były te osoby tam daleko, ci aktorzy wspaniali. Więc, kurde no, może jestem jakiś taki, że laurki ludziom wystawiam, nie wiem. Ale więc jakby to jest inne źródło radości, że Jeszua Hanokri, w tym Mistrzu i Małgorzacie, którego to Mistrza i Małgorzaty nie dałem rady nigdy zobaczyć, dopóki tu nie pracowałem, bo po prostu bilety były nie do zdobycia absolutnie. Więc radowałem się,
że uda mi się to zobaczyć. I faktycznie zanim na zastępstwo wszedłem, udało mi się to zobaczyć. No i cóż to jest za spektakl. Wow. W Muszkieterach takie zastępstwo też inne źródło radości, bo ten spektakl jest bardzo specyficzny i taki, tak jak mówiłem o więzi, która między nami się gdzieś, którą ja czuję z obsadą cesarza, tak przy danym tytule jakby się zmieniała trochę energia miejsca, energia teatru. Jak przyjeżdża obsada Mistrza Małgorzaty, to jest inaczej w teatrze. Jak przyjeżdża obsada Muszkieterów, jak robiliśmy takie duże wznowienie i mieliśmy jeszcze raz zajęcia z fechtunku, jeszcze raz te wszystkie próby po kolei, no to też coś innego jest po prostu w teatrze i to są inne. Właśnie jakoś tak nie różnicuję spektakli, że mam, nie mam chyba ulubionych. To ciekawe. W ogóle dziękuję za to pytanie. Muszę to przemyśleć, bo naprawdę nie mam niczego takiego, że uch. Mam tak uch w ramach tęsknoty za tymi spektaklami, których już nie zagram. Na przykład spektaklami z Poznania, że Footloose już zszedł, że udało mi się zobaczyć przedostatni spektakl. No i spłakałem się tam jak bubr. Chicago bardzo, bardzo, bardzo lubię grać. Nadal czasem, pomimo wszystkich zajętości kapitolowych, udaje mi się zagrać Chicago i mam z tego wielką frajdę. Najwięcej teatr, tam tranczę. To jest teatr warietę w Krakowie. Mm-hmm, do Chicago. Mm-hmm. Chicago w reżyserii Wojciecha Kościelniaka z choreografią Eweliny Adamskiej-Porczyk. Wielka frajda. Co jest ciekawe, w Kapitolu garderoby są w sumie oddalone od sceny na tyle, że osobiście nie wracam do garderoby prawie nigdy w trakcie spektaklu, tylko jednak jestem przy scenie i to jest super miejsce, tylko nie wiem, nie damy rady pewnie pozyskać klucza, jest charakteryzatornia, jest absolutnie przepiękna i ma trzy sofy. Ma swoje sztuczne drzewko, masę pluszaków, więc tam siedzimy, odpoczywamy, przygotowujemy się. Tu jest ściana numer jeden. Zielona ściana. Zielona. Numer jeden. Tak. Co prawda jest chyba mniejsza niż tamta, ale to z tą się widzimy codziennie absolutnie. No tak, bo tu jest bufet i teraz, jakby stojąc tak blisko, można zobaczyć, że te rośliny są tu po prostu żywe. Absolutnie, absolutnie. Tak właśnie. Nie wiem, jak to się nazywa, taka jakaś hodowla kieszonkowa, ale tak, one są żywe i są zadbane. No. Po prostu regularnie o nie dba firma. I tam ta ściana, którą widzimy z tego trzeciego piętra, z tarasu, ona też jest żywa? Tak, tak, dokładnie tak. Tak. Tam są takie leżaczki na co dzień i można na nich się położyć przed spektaklem, posłuchać muzyczki. Tam są jakieś takie kanały do wyboru. Nigdy tego nie robiłem. Przed spektaklem już raczej jestem w make-upowni. Ale słyszałem, że jest taka opcja dla widzów i że to się cieszy sporym zainteresowaniem. Muszę cię zapytać jeszcze o to, jak ci było być Wojciechem Młynarskim? Zagrałeś epizod w serialu Osiecka i grasz tam właśnie Wojciecha Młynarskiego. Nie wiem, czy czytałeś. Ja na swojej stronie internetowej napisałam taki tekst dotyczący tego serialu, w którym wszystkie jego plusy dodatnie wymieniłam. Potem już skupiłam się na plusach ujemnych. I między innymi wśród tych plusów dodatnich wynotowałam to spotkanie Agnieszki Osieckiej za kulisami Opola, festiwalu w Opolu z Wojciechem Młynarskim. Naprawdę? Naprawdę. Ojej. To znaczy, to też taki mityczny telefon, na który aktorzy czekają i telefon z taką propozycją, że w sumie to moja twarz pasuje i trzeba by to przymierzyć. Więc proszę przyjechać do Warszawy i przymierzymy. I ja podczas kiedy gram w większości rzeczy jednak bez włosów na głowie, no to nagle wyzwanie, bo trzeba trochę zapuścić. Natomiast przyznaję, że bardzo to rozbudziło moją wyobraźnię i jakieś takie, no ego aktorskie też, no absolutnie. No bo nie wiedziałem, o jakiej liczbie dni zdjęciowych rozmawiamy, czy jakby generalnie dostaję informację, że mam się wcielić w postać Wojciecha Młynarskiego w serialu biograficznym o Agnieszce Osieckiej. Więc jestem w niebie.
Potem jest przymiarka rzeczona wspomniana. I okazuje się, że ja w ogóle nie wiem, jakim sposobem ktoś połączył moją twarz, ale okazuje się, że ja w tym make-upie i w tej takiej doczepce króciutkiej z legendarnym zefirkiem faktycznie trochę wyglądam jak Wojciech Młynarski. Za młodu. Za młodu, absolutnie. Wobec czego nawet ja zaczynam w to wierzyć, że to jest możliwe. I wykonuję masę niepotrzebnej pracy, czyli oglądam jakieś dokumenty, coś tam czytam, coś tam szukam, coś tam wynajduję, szukam fizyczności, szukam czegoś i okazuje się, że będę miał jakieś 2 do 3 dni zdjęciowych. I zupełnie tego nie rozumiem, jak to zmieścić w 2 do 3 dni zdjęciowych. Jednocześnie kręciłem tutaj serial we Wrocławiu, gdzie graliśmy po 14 do 16 scen dziennie, więc pomyślałem, o rany. To może być zajazd, to może być bardzo intensywne. I dostaję rozpiskę pierwszego dnia i mamy tam do zrobienia jedną scenę. I to jest scena, która nie weszła do serialu. Dotyczyła takiego etapu życia Agnieszki Osieckiej, kiedy ona stwierdziła, że chyba odejdzie z Radiowej Trójki. I o tym chciała porozmawiać z Wojciechem Młynarskim. I spotkali się w parku, a jednocześnie w tym parku Wojciech Młynarski jest z żoną i córeczkami. Puentą było takie spojrzenie, zawieszenie spojrzenia Agnieszki Osieckiej na małej Agatce Młynarskiej i takie być może znak zapytania, że może to czas na dziecko. I potem jej córka ma na imię Agata i jakby tak to było zawiązane w scenariuszu, nie wiem jak było w rzeczywistości, więc czułem, że biorę udział w czymś wyjątkowym, że to może być wspaniałe. I pamiętam takie pierwsze zderzenie, kiedy ja coś próbuję w jakimś takim płaszczu i coś próbuję się, to myślałem o tej fizyczności i reżyser mówi mi, ale co pan gra w ogóle, o co chodzi? Co to ma być? Drapi się po głowie, że Młynarski? Nie, Młynarski. A on, no tak, ale to jedna z tych 5 rzeczy i to może raz, a nie, że wszystko naraz. Więc ja No dobra, no to w sumie trzeba to wszystko pozdejmować. I potem jeszcze była w sumie ta rozmowa w Opolu i nie ma więcej dni zdjęciowych i okazuje się, że to już na tyle dziękujemy. I faktycznie było mi tak przesmutno, bo nie rozumiałem, o co chodzi, ale taka jest kolej losu. I też nawet czytałem jakiś artykuł o tym, że naprawdę znamienitych aktorów powycinano z tego serialu całkowicie. Pocieszałem sam siebie, że jestem w doborowym towarzystwie. Natomiast wiele osób pytało mnie, kogo tak gram w ogóle, o co chodzi? Taki człowiek, co to przyszedł pogratulować tylko nagrody za w żółtych płomieniach liści i co? To jest bardzo piękna scena. To bardzo ciekawe. W ogóle zaskoczenie pełne. Dziękuję. O marzeniach już powiedziałeś, że tych marzeń w tym momencie nie masz, tak? Mapa marzeń jest pusta. Mapa marzeń jest pusta. Myślę właśnie, czym ją zapełniać. I myślę, że albo jakąś taką własną aktywnością, proaktywnością, bo trudno też w ramach marzeń liczyć na to, że coś spadnie jednak z nieba. I o wiele więcej, łatwiej się te marzenia, nawet przyciąga to, co ma spaść z nieba, jak się jednak jest proaktywnym. Tylko właśnie. Wszystkie marzenia zasadzają się na tym, że trzeba mieć czas na coś kolejnego. A faktycznie robiąc aż tyle w tak zwanej jednostce macierzystej, jest to niezwykle trudne. Bardzo podziwiam kolegów, którzy jeszcze na stałe gdzieś pracują w serialu, czy kręcą filmy fabularne. To jest mega marzenie, na pewno. Czy uczą nawet w szkole teatralnej. To jest przecież cudowne. Też mi się marzy. Także w ramach marzeń wszystkie możliwe formy uprawiania tego zawodu mi się marzą. I dubbingi, i fabuły. I nawet nauczanie mi się marzy, bo czuję, że to jest bardzo, bardzo może być to satysfakcjonujące. Przekazywanie jakiegoś wycinka tego zawodu. To jest super. Idziemy sprawdzić make-upownię? Sprawdźmy. Panusz widelec. Chyba, że na 5 minut wezmę klucz. Nie wiem, czy mi wolno, ale możemy spróbować. Ja sam nadal mógłbym się tu zgubić, myślę. Może nie tak całkiem, ale... Jest strefa załadunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my moglibyśmy na 5 minut wziąć klucz od charakteryzatorni? Nie. Nie jest pan uprawniony do pobrania. Na 5 minut.
Jak tylko wyjdziemy no, i wyjdziemy, nie? Nie, w porządku. Przed chwilą jeszcze był pan Marek i on mógł ten klucz udostępnić panu. A już go nie ma. Już go nie ma. No i dobrze. W porządku, akceptujemy to. Czyli do charakteryzatorni nie możemy wejść, gdyż nie jest upoważniony. Absolutnie tak. I w sumie tak powinno być. Tak, powinno być. Bezwzględnie. Czyli co, w windzie kończymy naszą historię? Chyba tak. Jedziemy już, wracamy. Kapitol to? Zespół, ludzie, wybitni koledzy. Cały czas powstrzymuję się, żeby nie powiedzieć rodzina. No trochę rodzina. Ze wszystkimi konsekwencjami tego słowa. Chociaż myślę, że wychodzimy dobrze nie tylko na zdjęciu. Był to odcinek podcastu Kapitol na ucho. Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Nagranie, montaż i redakcja Teresa Drozda. Muzyka Grzegorz Rdzak. Grafika Dorota Dalidowicz. Więcej informacji na stronie teatr-kapitol.pl.